Witam serdecznie na kanale Gazetki i Promocje. Z tej strony Himek. Święto Trzech Króli zaczyna karnawał. Jest to zwyczajowo najweselszy okres w roku. Okres kojarzony z zabawami, balami, różnorakimi przebierańcami i wieloma innymi elementami. Najciekawsze jest jednak to, że nie za bardzo wiadomo, skąd się zwyczaj urządzania karnawału wziął. Styczeń nie jest przecież jakimś specjalnie przyjaznym okresem w roku i skłania raczej do siedzenia w chałupie i picia kakao, a nie łażenia po cudzych domach i przebieraniu się w dzikiego zwierza. Być może wynika to z tego, że karnawał obchodzony jest praktycznie na całym świecie, a nie wszędzie w styczniu jest przecież zima. Chociażby w takim Rio de Janeiro, które uważane jest za stolicę światowego karnawału. I coś w tym chyba nawet jest, bo Brazylijczycy zawsze robili na mnie kolosalne wrażenie tym, w jaki sposób świętują swój karnawał. A najbardziej oczywiście Brazylijki. Chociaż byłbym niesprawiedliwy, gdybym nie docenił talentu do samby u panów mieszkających w Rio. Jakby ktoś się właśnie zastanawiał, to w Rio de Janeiro jest właśnie 30-stopniowy upał, co w perspektywie nadchodzących do Polski mrozów brzmi dosyć surrealistycznie. Podobnie jak dziwnie wyglądają bożonarodzeniowe choinki na pełnych golasów plażach. Co prawda, zimy ostatnio mamy nieco łagodniejsze, ale wylegiwanie na plaży w styczniu nam raczej nie grozi. Chociaż mogłoby to być ciekawe doświadczenie. Problemem dla mnie byłoby tylko to, że moja umiejętność tańczenia samby porównywalna jest raczej do gracji kłody drewna niż do latynosów. No ale nie każdy talent człowiek musi mieć. Odrobinę karnawału w Rio można sobie jednak w domu sprawić i to nawet podczas zimy. Pierwszy warunek to dobra muzyka. No i odrobina miejsca do podrygów, na ile oczywiście ktoś się czuje na siłach. Drugi warunek to doborowe towarzystwo. Bez tego nie uda się żaden karnawał, to mogę zagwarantować. No i trzeci warunek to odpowiednio zastawiony stół. Przede wszystkim chyba owocami tropikalnymi, a z takich dostępnych u nas w sklepach to chyba najodpowiedniejszy jest cherry moja. To typowo brazylijski owoc i bardzo tam popularny. Bardziej ambitni mogą spróbować czegoś z kuchni brazylijskiej, gdzie znajdziemy masę nawiązań do kuchni Indian lasów amazońskich. Jest to dosyć egzotyczna kuchnia z naszego punktu widzenia, ale zdecydowanie warta wypróbowania. Koniec oczywiście przygotować należy napoje i tutaj królują chyba głównie takie elektryczne na bazie rumu. Kto jednak nie przepada za takimi, to zdecydowanie powinien gasić pragnienie kultowym napojem obecnym na każdej brazylijskiej plaży i od nich biorące nazwę, a mianowicie Ipanema. Prosty napój z limetki, cukru trzcinowego, imbiru idealnie gasi pragnienie. Szczególnie gdy człowiek jest wycieńczony po maratonie samby na ulicach Rio. Czego sobie, ale i Państwu życzę. A także dobrej karnawałowej zabawy i pomyślności w całym roku. Do zobaczenia w sklepie i miłego dnia.